Cześć, tu Agnieszka. Słuchajcie, dzisiaj mierzymy Reserved i może tych rzeczy nie jest dużo, bo nie jest, ale mam dwa okrycia wierzchnie i to takie torpedyczno-petardyczne, z czego jedna rzecz to jest płaszcz i wydaje mi się, że ten płaszcz, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, jest w rewelacyjnej cenie. Także bardzo jestem sama ciekawa, jak ocenicie te rzeczy, bo płaszcz akurat mierzyłam, ale do tego może do szczegółów przejdziemy później i musicie mi doradzić. Zacznę od tego. Słuchajcie, dawajcie koniecznie znać w komentarzach, jaki sklep chcecie zobaczyć następny. Ostatnio był Sinsay, dzisiaj jest Reserved. Co mierzymy następne? Piszcie w komentarzach. Jeżeli film się będzie Wam podobał, to oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, będzie mi super miło, możecie też subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i zapraszam Was też na mój Instagram. Szykuje się rozdanie, ale o tym powiem w którymś z kolejnych filmów, z jakiej okazji, dlaczego i tak dalej. Słuchajcie, teraz przechodzimy już do rzeczy. Jeden zarzut, jaki mam do Reserved, to to, że stosunek ceny do jakości jest średni, właśnie może pomijając tą jedną rzecz, o której mówiłam na początku, bo pierwsza rzecz, którą mam, strasznie mi się podoba, strasznie mi się podoba, nie wiem, czy kamera odda ten zielony kolor, to jest taki soczysty, trawiasty, jak na razie widzę, że chyba oddaje kolor, i to jest koszula. No właśnie, to jest świetna, taka prześwitująca koszula z falbankami na rękawach, z takimi falbankami z przodu, z taką falbankową stójką również, w genialnym zielonym kolorze. To jest mój ulubiony odcień zieleni, mój ulubiony po prostu. I mam ją w rozmiarze 38, ale niestety z tego co pamiętam, to jest 100% poliester i ona kosztuje 119 zł, 120, no, 120 właściwie. Tak, i tutaj mamy 100% poliestru, więc według mnie to jest bardzo dużo jak na poliester, ale z drugiej strony strasznie mi się też podoba, więc będę potrzebowała na pewno Waszej rady. No i zobaczymy, jak ona będzie wyglądać, bo może się okazać, że jak ją założę, to wcale nie jest taka fajna. Także to jest pierwsza rzecz. Nie wiem, jaki kolor najbardziej lubicie? Ja właśnie zielony. Może rzadko się na zielony ubieram, aczkolwiek dzisiaj też mam kaki. Nie wiem też, jak on będzie w kamerze wyglądał. Ale zieleń to jest zdecydowanie mój kolor, w którym się najlepiej czuję. Także słuchajcie, mierzymy. Okej, słuchajcie, mierzymy tą bluzeczkę. Jak widzicie, mierzę ją na cielistą bluzkę, bo już Wam o tym wspominałam, że po prostu nie noszę takich rzeczy na sam biustonosz, bo no, mi się nie podoba taka opcja. Trochę mi się wymięła niestety, no ale trudno. No, kolor jest ładny. Kolor jest super, strasznie mi się podoba ten kolor. Czekajcie, zawiążę jeszcze, bo ona jest, jak widzicie, nie widzicie, ale zaraz Wam pokażę, jak znajdę sznurek drugi. Dobra. Ona jest tutaj jeszcze wiązana. Nie jest to zbyt wygodna opcja, jak dla mnie. Bo dlaczego? Po co ma być wiązany? Mógłby być jakiś guziczek, ale okej. Dobra, coś takiego. Wygląda to tak. Rękawy są, ono, zapinane na guziczki. Okej. Czyli jednak jakieś guziczki tutaj są. Dobra, to zapniemy jeden i zobaczymy. O! Widzicie? Jest takiej szerokości rękawek, że można sobie spokojnie podwinąć, jak jest zapięty. Więc tak zrobię, bo jak wiecie, to ja jestem fanką podwijanych rękawów i podciąganych. No chyba, że jest to taki cozy sweter jesienny, to wtedy mogą sięgać normalnie do końca palców. O, ale tutaj już nie chce się tak podciągnąć. Tak jakby ta grubość tego rękawka, w sensie obwód tego rękawka był mniejszy niż to. No ale dobra, nieważne. Jak widzicie, no ten fason jest taki dosyć mocno poszerzający przez te elementy, że tu ma taką płaską płaszczyznę. A tutaj ma falbanki, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało włożone w spodnie, bo myślę, że docelowo będzie to wyglądało po prostu lepiej. Włożymy tył. Ok. Prawie idealnie mi się udało. No, szczerze, to trochę czego innego się w sumie spodziewałam. Jakoś tak poszerza bardzo mocno, mam wrażenie, tutaj sylwetkę. Widzicie to, nie? Czy nie widzicie? Że jest taki... Gdyby te falbanki szły bardziej w ten sposób, to od razu optycznie byłoby wrażenie zwężenia tutaj tułowia, a tak mam wrażenie, że jest to dosyć mocno poszerzające i szczerze mówiąc spodziewałam się, że ta koszula będzie trochę inaczej wyglądała. Jakoś tak pokażę Wam z boku, no z tyłu pięknie tak włożyłam, jak zwykle, że aż mi się spodnie pozwijały, no ale dobra. Z tyłu, jak mi się uda włożyć porządnie, z tyłu wygląda mniej więcej tak, nie wiem, jak to wygląda, ale dobra. Czyli widzicie, że jest cała
przeźroczysta i mamy tylko to wiązanie, które powinno być zawiązane pewnie na kokardkę, no ale co? No szczerze mówiąc, to tak domek na prerii mi się trochę kojarzy i jakoś spodziewałam się po tej koszuli, że będzie miała więcej lekkości w sobie, bo popatrzcie, to jest taki zwiewny, przeźroczysty materiał, który ma już w samym charakterze swoim taką zwiewność, natomiast przez ten fason takie właśnie te linie szerokie, płaszczyzny, i tutaj to, że jest zebrane pod tą stójkę, mocno zabudowany dekolt, to właśnie nie dodaje takiej lekkości, tylko dodaje takiej ciężkości według mnie. Jedyne, co jest ciekawe, to te rękawki, bo one rzeczywiście są takie fajne, latające i lekkie, natomiast ta część mnie w ogóle nie przekonuje. W ogóle. Także kolor mi się podoba, ale to jest tyle. Tyle i rękawki, także to będzie szło na pewno do zwrotu. I wydaje mi się, że 120 zł za coś, co nie do końca mnie przekonuje, to by było duże przegięcie. Także słuchajcie, idziemy dalej. Druga rzecz, którą mam, to jest denimowa sukienka. Strasznie mi się spodobała na manekinie, jak ją zobaczyłam. Taka prosta wydaje mi się w fasonie, widzicie? U góry ma taki właśnie większy, trójkątny dekolt. Ją akurat mam w rozmiarze 36, nie wiem dlaczego ją wzięłam w rozmiarze. Aha, bo nie było 38 u mnie w Reserved. I ona kosztuje 159,99. Moim zdaniem to też jest dosyć dużo. Natomiast ten denim ma w sobie pewną elastyczność, ale on jest taki z tych solidniejszych, powiedziałabym. Może nie jest to taki denim jak przy takich porządnych jeansach jak Levi's czy na przykład Lee, ale jest taki cieplejszy, taki jesienny, nie taka, wiecie, szmatka. Także coś takiego. I to jest sukienka z paskiem, taliowana. Ona jest cała zapinana na zatrzaski, więc nie są to guziki. Dla mnie wielki plus. I bardzo mnie zaciekawiła, więc stwierdziłam, że wezmę ją też i zmierzymy, zobaczymy. Jestem ciekawa też Waszego zdania i jestem ciekawa właśnie, jak ją założę, co się wydarzy, jak będę wyglądać, bo czasem jest tak, że jak mierzę te rzeczy właśnie z Wami, to coś, co w ogóle się nie zapowiadało fajnie, okazuje się rewelacyjne, jak na przykład ostatnia sukienka różowa z Sinsay. Jeżeli widziałyście, tamto mierzymy, to wiecie, o co chodzi. Jak nie widziałyście, to sobie zobaczcie, bo mają bardzo, bardzo fajną sukienkę, tanią i wygląda moim zdaniem rewelacyjnie. Tutaj mamy 100% bawełny w składzie, no jak to denim. Czy jest pewna elastyczność? No tak jak powiedziałam, minimalna jest, ale to będzie raczej sukienka, którą dobrze trzeba dobrać, może w ten sposób. Nie jest to żaden bodycon, który jakoś się idealnie dostosuje do sylwetki, ale zobaczymy. To co? Mierzymy, bo jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że Wy też. Okej, wiecie co? Tutaj już nawet nie zakładałam żadnych butów ani nic z tych rzeczy, bo ta sukienka jest na mnie za mała. Jest na mnie za mała, rozchodzi się tutaj wszędzie, powinnam mieć większy rozmiar, niestety nie było, a myślę, że w większym rozmiarze mogłaby wyglądać bardzo, bardzo fajnie. Zobaczę może w innym Reserved, sprawdzimy, aczkolwiek cena no też jest taka trochę, jak dla mnie, wysoka, może trochę wygórowana. Ale popatrzcie, niby że ona ma prosty fason, a tutaj ma te kieszenie, które robią taką fajną rzecz, że są tak odszyte, że dodają krągłości biodrom. Przy moim typie sylwetki, no ta krągłość jest wskazana, dodanie tej krągłości. I tutaj też są fajne przeszycia, które nie idą tak prosto, tylko troszeczkę pod kątem. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale optycznie też właśnie troszeczkę talie zwężają. Także fason jest bardzo fajny. Ja się jeszcze się ścisnę paskiem i zobaczymy. No tak do gołych nóżek to może nie wygląda najlepiej, ale popatrzcie, jak stanę na palcach. Od razu się sylwetka wydłuży, nie? A tymczasem Borem Lasem no po prostu jest zwyczajnie na mnie za mała. To znaczy tak, gdyby ona była na przykład, gdyby była cała, nie zapinana tutaj, to taka obcisłość, która tutaj jest, by mi pasowała. Natomiast przez to, że ona jest na te zatrzaski, no to myślę, że jak zrobię tak, to może mi strzelić i wiecie, wyjdzie mi wszystko na wierzch. Także no, sukienka niestety jest sama w sobie, w sensie rozmiarowo wpadą, a sama w sobie okej. Idziemy dalej. W ogóle wczoraj te rzeczy kupiłam i odwiesiłam sobie wszystko na wieszaki, żeby mi się nie miało, żeby nie musieć prasować, bo wiecie, jak ja tego nie lubię, a zawsze jest, w tych mierzymy tyle rzeczy, że zawsze muszę prasować. Słuchajcie, i to jest to, o czym powiedziałam, grafitowy płaszcz, to o czym mówiłam na początku i to jest płaszcz, który ja mam w rozmiarze M, ja go mierzyłam. Wydaje mi się, że on jest na mnie za duży, ale nie było S-ki. S-ka jest w Galerii Krakowskiej, a dla mnie to jest 40-minutowy trip nawet samochodem, tak myślę. Chociaż nie, jak nie ma korków na alejach, to jest jakieś 25 minut. Ale i tak, to jest dla mnie duży trip.
autobusem czy tramwajem też by był to trip, bo ten płaszcz jest mega ciężki, ale w taki pozytywny sposób. Słuchajcie, on kosztuje 399,99, czyli 400 zł. I tutaj mamy 60% wełny w składzie. Nie znalazłam do tej pory w żadnej sieciówce płaszcza do tej kwoty, który by miał 60% w składzie. Najbliżej był płaszcz z Zary, który miał 53% wełny. Oprócz tego chyba mamy poliester 40%. Tak, no i podszewka też jest poliestrowa w 100%. Także to jest bardzo fajny płaszcz. Zobaczcie sobie, ma taką fakturkę. On ma taki kimonowy, szlafrokowy fason. Jest to model oversize, przeskalowany, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że na mnie jest aż za przeskalowane i wydaje mi się, że powinna mieć eskę, także tutaj zdecydowanie po prostu koniecznie mi musicie napisać, co sądzicie, bo jestem na ten płaszcz strasznie zajawiona, strasznie mi się spodobał. Właśnie wcześniej byłam zajawiona na płaszcz z Zary, ale tamten ma troszkę właśnie mniej wełny w składzie i jest lżejszy, a ten jest po prostu ciężki, a to świadczy o tym, że ten jakby splot, to ten materiał jest po prostu zbity, że to będzie bardzo, bardzo ciepło. Zresztą jak założyłam go w przymierzalni, to po prostu zrobiło mi się od razu gorąco. Także słuchajcie, od razu mówię, że jest coś takiego w Reserved. Nie wiem jak z jakością wełnianych płaszczy w Reserved, bo nigdy nie miałam. Możecie mi też napisać, jeżeli macie doświadczenie, czy rzeczywiście one się później fajnie zachowują, czy może się szybko mechacą, niszczą i tak dalej. Napiszcie mi. I to jest długi płaszcz. Ma takie luźniejsze właśnie też kimonowate rękawy zawinięte. Słuchajcie, przechodzę, bardzo podniecona do mierzenia w takim razie i koniecznie, tak jak mówię, piszcie. Właściwie to sobie uświadomiłam, że wczoraj mierzyłam ten płaszcz na cienką jakąś bluzkę, coś w tym stylu i może dlatego wydawał się taki wielki, tak się łudzę nadzieją. Słuchajcie, jest tak. Z przodu wygląda w ten sposób i jest zapinany na dwie haftki, więc ja go od razu zapnę, bo wczoraj nie zapinałam nawet tej haftki wewnętrznej, ale okej, a to też warto sprawdzić, bo czasem może się okazać, że jakaś trefna jest. Wygląda tak, jak jest zapięty. Wydaje mi się, że jest za duży. Jest niby przeskalowany, ale wydaje mi się, że wciąż jest za duży. Pokażę Wam jeszcze z tyłu. Wygląda tak, a teraz go zwiążemy. Jest naprawdę gruby i ciężki ten płaszcz. To tak jakby bez dwóch zdań. I jak jest związany, wygląda w ten sposób. I teraz zastanawiam się, co sądzicie o tej części, bo ona ma być luźna. Ona ma być, au, moje włosy, przeskalowana, wiadomo, ale czy to nie jest za dużo? I to, jak on się tutaj zwija w różnych miejscach, właśnie w talii, czy to nie jest czasem za dużo? Kurczę, podoba mi się, on mi się naprawdę podoba, ten płaszcz. Bardzo mi się podoba. Patrzcie na tył, co się dzieje. Chyba jest krzywo w ogóle założone. Aha, w tą stronę. Widzicie? Jak tu się zwija w niektórych miejscach i dlatego się zastanawiam, czy to jest na pewno, aby na pewno rozmiar dla mnie, czy nie powinnam mieć mniejszego rozmiaru. Aczkolwiek powiem Wam, że i tak w porównaniu do tego, jak wczoraj go mierzyłam, wydaje mi się trochę mniejszy. W sensie nie wydaje mi się taki ogromniasty jak wczoraj. Może dlatego, że właśnie założyłam go teraz na sweter. Rękawy, jak widzicie, są luźne. Więc to też nie jest płaszcz, który sprawi, że będzie Wam totalnie ciepło, mimo tego, że jest wełniany, bo po prostu tutaj no, będzie wlatywało powietrze. To na pewno jest minus, ale z drugiej strony, gdyby miał ciasne rękawy, to straciłby bardzo dużo, wydaje mi się, z tego fasonu. Także tak to wygląda. I nie wiem, jechać, szukać mniejszego, bo nie było mniejszego niestety w moim, w Reserved moim, także szukać mniejszego, czy zostać przy tym? Jak sądzicie? Co sądzicie? Boże, jaki on jest cieplutki! Widzicie, ma tutaj rozcięcia, które niwelują też takie trochę skracanie sylwetki. Mogłyby być troszkę wyższe, ale z drugiej strony byłoby to wtedy po prostu mniej praktyczne też, nie? Także coś takiego. Strasznie mi się podoba. Strasznie mi się podoba. Dawajcie znać, co Wy sądzicie. Aż mi się go nie chce ściągać, mimo że jest mi gorąco, tak bardzo mi się podoba. Dawajcie znać, co Wy sądzicie, czy spróbować z mniejszym rozmiarem, czy zostawić ten, czy w ogóle jest fu i mi odradzacie. Może tak. Chyba, że na przykład wiecie, gdzie są płaszcze z takim składem właśnie w większej ilości wełny, w podobnych cenach,
to też mi możecie napisać. Mierzymy kolejną rzecz, a właściwie wyciągam ją najpierw, a potem ją zmierzymy. A następna rzecz to jest coś, o czym ja już Wam wspominałam i mówiłam Wam. Śmignijcie do Reserved, bo są futrzaki, taki fajny, zielony, słuchajcie. I tak patrzyłam na tego futrzaka raz, drugi, trzeci i stwierdziłam, no dobra, wezmę i zobaczymy. I to jest długi futrzak o, uwaga, szlafrokowym kroju. Pierwszy raz się spotkałam z futrzakiem w takim fasonie i jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać, bo szlafrokowy krój ma to do siebie, że podkreśla nam talię. Ale przez to, że właśnie ten futrzak jest taki gruby sam w sobie, nie? Z tego, że jest futrzakiem, to może to wyglądać albo fajnie, albo nie fajnie. Ja go wzięłam w rozmiarze M i jeżeli chodzi o skład, to takie futrzaki tutaj, wiecie, no nie szukamy nic naturalnego, bo zazwyczaj one po prostu naturalne nie są. Natomiast przez tą ich samą puchatość, przez to, że w tych włoskach tworzy się taka sfera ciepła, to są po prostu zawsze bardzo ciepłe. I to, jeżeli na przykład nie chcecie płaszczy, wełnianych płaszczy, jesteście wegankami i wolicie postawić na coś sztucznego, albo na przykład macie alergię, jedna z Was ostatnio pisała, że dla niej akrylowe ubrania syntetyczne są wybawieniem, bo ma alergię, także takie sytuacje też się zdarzają, to ja Wam polecam serdecznie futrzaki, naprawdę. Jeżeli tylko oczywiście się Wam podobają. No i tutaj mamy 100% poliester i 100% poliester, czyli i to futerko, i podszewka są poliestrowe. Natomiast ten płaszcz znowu, on jest dłuższy, on jest też taki cięższy, ma bardzo fajny kołnierz, nie za duży, nie za mały, także takie coś. No i kolor moim zdaniem też rewelka. Coś, co może nie do końca mnie przekonuje, to to, że on tak się błyszczy. W realu może nie błyszczy się aż tak bardzo jak w kamerze, bo jednak tutaj mam sztuczne światło dosyć mocne, ale no właśnie jest taki połyskliwy. I zastanawiam się, co będziecie sądzić. Czy wygląda jak puchaty szlafrok, czy wygląda jak futrzany płaszcz. Mierzymy. Teraz jak go tak założyłam, to powiem Wam, że on ma dosyć wąskie rękawy. Ja mam grubszy sweter, ale tak, no nie jest ciasno, ale czuję, że te rękawy są węższe. Czekajcie, muszę się dostać do ogona, bo on ma tutaj, przecież mam ogon, nie? Z tym zieloną panterą albo pumą z ogonem zielonym również. Dobra, jak jest puszczony ten płaszcz, to wygląda tak, klasycznie prosto. Tak jak zazwyczaj futrzaki od jakichś tam kilku sezonów wyglądają, więc spokojnie można go nosić w ten sposób. Widzicie, jak wygląda z boku, z jednej strony, widzicie, jak wygląda z drugiej strony i ten wiszący pasek. Powiem Wam, że ja lubię coś takiego, jak właśnie tak pasek wisi, aczkolwiek mam w podobnym fasonie, no oczywiście bez takich klap tutaj, bez kołnierza, szlafrok i też z takiej grubszej jakby frotki, z czegoś takiego, taki meszkowaty i jak patrzę się na ten płaszcz w ten sposób z tyłu, to wygląda jak mój szlafrok trochę. Dobra, wygląda tak i mamy tutaj ile? Trzy zatrzaski, to go zapniemy teraz i zobaczymy, czy i jak się prezentuje, czy się prezentuje jakoś ok. Można go nosić w ten sposób zapiętego? No, wydaje mi się, że tak, bez paska traci swój urok, ale zobaczmy w takim razie, co się dzieje, jak zwiążemy paseczek. Jako, że jest to taki śliski futrzak, to myślę, że jakbym na raz związała, to on by się po prostu rozwiązywał. Nie, z tej strony wolę mieć supełek. O tak. I widzicie? Ma taki fason po prostu szlafrokowego płaszcza. Tutaj dosyć mocno się rozchodzi, więc mimo, że on jest ciepły, to jednak tutaj będzie opcja dodania jakiegoś grubszego szala na pewno. Muszę się z tymi włosami, słuchajcie, ogarnąć, bo mi dość mocno przeszkadzają, jak są takie rozpuszczone. Mogłam je związać. Rękawki są takiej długości. Wydaje mi się, że jest fajny, ale jakoś bardziej mi się podobało w nim coś na wieszaku, nie wiem dlaczego. Może przez to skojarzenie ze szlafrokiem, rozepnę troszkę dół, bo on też się schodzi tak w dół, nie? Tak jakoś. I na dole się robią takie plumpk, takie dwa zawijaski. Widzicie to? O tutaj, na samym dole, w tej części, gdzie szwy się łączą. Ten fason nie jest prosty, tylko tak się rozchodzi. Kurczę, a mówiłam Wam o tym futrzaku już jakiś czas i bardzo, bardzo mnie pociągał. Ale teraz, jak założyłam, to tak jestem przekonana nie do końca, może? Pokażę Wam go jeszcze z różnych stron. Co sądzicie, fajny jest czy nie fajny? Wydaje mi się, że fajniejsze futrzaki mam już w swojej futrzakowej kolekcji, ale kurczę, no ale jest fajny kolor. Jest fajny kolor, ale myślę, że
Myślę, że go oddam, wiecie? Tak sobie myślę. Dylematy po prostu, futrzakoholiczki. Myślę, że go oddam. Byłabym bardziej skłonna go zostawić, gdyby na przykład był tańszy, gdyby był z przeceny i nie kosztował te 300, tylko na przykład jakby już były przeceny, to myślę, że byłabym w stanie go jakoś tak chętniej przygarnąć, ale wydaje mi się, że chyba go oddam. Tak mnie zachwycał, a teraz już nie aż tak, słuchajcie. Doradźcie mi, co mam z nim zrobić. Zostawić go czy oddać? I zaznaczam, nie patrzymy, co już mam w szafie, patrzymy tylko na aspekty wizualne. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że to Mierzymy z Zerft się Wam podobało. I dawajcie koniecznie znać, co mam zrobić z tym szarym płaszczem, bo to jest dla mnie najważniejsza kwestia dzisiejszego filmu. Jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I piszcie koniecznie, co mierzymy następne, jaką sieciówę bierzemy pod lupę. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!